Rady Gminy Lisko. Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym. Spotykamy się w dniu dzisiejszym w gronie 13 radnych. To stanowi kworum pozwalający na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. Porządek obrad proponowany. Przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu. Nie będziemy przyjmować protokołu. Czyli to było w tym porządku zaproponowane przez panią wójt. Ponieważ takie są standardy. Myślałem, że tylko kwestia tego. Dobrze, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego, przebudowa dróg gminnych Mazowice, Brzuska i Brzuska, gmina Wisła. Czy ktoś z państwa chce mieć jakieś uwagi do tego porządku obrad? Dziękuję, nie widzę. Ktoś za przyjęciem tego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 13 osób za, dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Uchwała intencyjna w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został państwu dostarczony drogą mailową, wywieszony w gablocie. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? No to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. 13. Ja się wstrzymuję. Przyznam osobiście, że się nie zapoznałem jeszcze z jego treścią. Też był na mailu. Uchwała dotycząca zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego przebudowa dróg gminy Głębowice, Brzuska i Brzuska Stryjna. W uchwale tej czytamy, że Rada Gminy Lisko wyraża wolę zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 1 292 987 zł przeznaczonych na pokrycie wymaganego wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg gminy Głębowice Brzuska i Brzuska Stryjna gmina Lisko w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionu poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Całkowita wartość zadania będzie wynosić 6 292 987 zł. Projekt tej uchwały został omówiony na przed chwilą na posiedzeniu połączonych komisji. Wszystkie członkowie komisji były za. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam obrady dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję państwu za udział. I w tym momencie jeszcze zapraszam uczestników Komisji Rewizyjnej na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.